Hogo Fogo Homolka. Scenariusz. W rolach głównych. W pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Gospoda na Chwiżdalce. Tato. Tato. Czy jesteś? Skąd jesteś? Z Pragi. Gdzie jest karczmarz? Ja mam w Pradze córkę. Niejaka Homolkowa, nie znasz? Ale pytanie. Już czwarty z takim pytaniem. Wie pan, że Praga ma 1 100 000 mieszkańców? Czy ja mogę znać wszystkich? Holender, gdzie ten karczmarz? Ma tu być, nie? Nie wie pan? Nie myśl sobie, jestem leśniczym. No i co z tego? Hurra, już jadą! Tato. Ah.
Ja Ludwo puśnię. Ludwo, ja też chcę. Babciu, wsiadaj. Gdzie się trąbi? Tam. Tylko się nie zesrajcie z tej radości. Dziadu, jak to? Dziadku, jak to? Piana opadła, a piwo nieruszone. Widzisz... Co z tobą? Mam takie przeczucie, Wendo. Jakie? Że do śliwek nie dożyję. Przecież nic ci nie jest. Czemu chcesz umierać? Nie chcę. Ale co możesz chcieć, jak umrzesz? Daj, spienię to. Zaczekaj z tą pianą, Wenuszku. Czemu? Mam kozę przy potoku. A te chłopaki z Pragi mogliby coś tam... To inna bajka, jak dowieziesz tyłek aż tu. Chodźcie, ostrożnie. Strasznie długo tu nie byłam. Autem to chwila. I odległości się zmniejszają. Dopiero teraz zaczniemy żyć. Jest pięknie, no nie? Cholera, to jest cudo. Z tym autem to poezja, jak bajka. Muszę iść. Czemu? Strasznie chce mi się tańczyć. Popatrz. Piękny. Ile kosztuje? Ten 150. A ten? 250. A ten na dole? 200. A to? 300. Jezu, tędy nie wyjdę. Wyjdziesz. Cofnij kawałek, to wyjdę. Jest idealnie. Widzisz? Torba przeszkadza. To jest wymierzone. Widzisz idealnie. Jesteś żyrafka, nie? A ten na dole? Ten? Tak, 150. A ten maleńki? Nie taki maleńki. 250. Ten pod tym? Tak. A ten czarny? 200. A ten na dole? Jezus Maria, chodźcie już. I tak nic nie kupicie. Przejedźmy się chociaż. Jasne. Pojedziemy gdzieś. A ty, Hedusz? Jestem za. Dokąd? Poczekaj, rozprostuję kości. Ale dokąd? Wszystko jedno, jesteśmy zmotoryzowani. Może na lotnisko? Jedziemy. Tak sobie wyobrażam życie. Teraz to my jesteśmy rodzina na poziomie. Koza. Koza. Gdzie jesteś, potworo? I co, dziadku? Nic? Co za poziom, cholera? Przecież tam nie wejdę. Jezus Maria, zostaw te drzwi. Bleź oknem. Jesteś chudy, zmieścisz się. Nowe auto. Ja bym się tam wcisnęła. Nigdzie się nie wciskaj. Uciekaj do domu. Bezczelna jakaś. Nie bal tym tak, przecież to nowe. Olej tamto auto. Możesz mu głupkowi porysować. Nie mówię o tamtym, tylko o naszym. Jak do czołgu. Jakiś idiota to postawił. Widziałeś kiedyś, żeby tak parkować? O co chodzi? Jakiś głupek. Przecież pan widzi. Nie możemy się dostać do auta. A widzisz, mówiłam. Jest idealnie postawiony, co do milimetra. Co? To pana samochód? Mój, a co?
Jesteś, panie, baran, za przeproszeniem. Trochę grzeczniej. Nie mogę być grzeczny, jak pan jest głupi. Pan myśli, że jak kupił tę puszkę, odejdź pan od tego auta. Czekaj. Kusisz mnie, co? Chodź, malutka, chodź. Ale ty się nie plakał. Nie pluskałem? Tak, a mam cię. A mam cię, cholera. Ty nie chcesz umrzeć. Ja też nie. Życie jest piękne, chociaż gówno warte. Tato! Tato! Koza! 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 Tato! Koza, gdzie jesteś? Koza! Co ty wyrabiasz? Ja umieram z niepokoju, a on się pluska w potoku. Gdzie masz kozę? Tutaj. Idź, ty błaźnie. Gdzie ją masz? Wyłaź z wody, bo cię połamie. A tam i tak umrę. Nie wymyślaj głupot. Bierz kozę i wyłaź. Idziemy. Chryste, panie tato, co cię wzięło? Jesteś jak bez rozumu. Gdzie idziesz? Pytam, gdzie idziesz? Nie puszczę cię dalej. Bóg mi świadkiem. Nie pytaj ciągle, gdzie mam kozę. Jestem leśniczym. Miałem na oku inną zwierzynę i upilnowałem wszystko. 20 lat temu. Dziś ani kozy nie upilnujesz. Napisz do Pragi, że nie dożyję do Kijów.
też wystartujemy. Co? W niedzielę też wystartujemy. No. A dokąd? To bez znaczenia. Mamy auto. Moglibyśmy na Karlstein. Co? Albo na Konopiście. Do Teplic, na Spartę. Chyba nie chcesz, żebyśmy z wami jechały na mecz. Ty masz pomysły. Wy nie. My sami z Ludwą. Jasne. Nie jasne. Wszyscy jedziemy na Karlstein. Nie, na Konopiście. Co jest, tato? Nic, śpi. Czemu się stroisz? Przecież jest noc. Gdzie idziesz? Na rany Chrystusa. Tato, chodź spać. Jest jeszcze noc. Ale będzie rano. Gdzie chcesz iść? Co robisz na Boga? Zostaw mnie. Zostaw. Chodź, zostaw mnie. Jeniku, wstawaj. Tatę znowu... Chryste, panie. On jeszcze u tej swojej Anci knur jeden. No, chodź, mała. Panienko Maryjo, gdzie go mam teraz szukać, dziadka zwariowanego? Bywało, Tondo. Bywało.
Tato? Na zdrowie, tato. Gdzie wlazłeś tak wysoko? Panno Maryjo, chcesz się zabić albo przeziębić? Jak teraz zleziesz? Już nie jesteś żaden leśniczy. Takie zimno, tak wysoko. Dziadku, chcesz umrzeć? Przecież mówiłem, że do śliwek nie dociągnę. Ale to prawda. Widzisz, prawda? Święta Mario, tato. I umrę. Nie bluźnij mi tu. Bóg cię skaże. Złaź natychmiast. Napisz do Pragi, że do śliwek nie wytrzymam i już. Wędliny. Mleko, pieczywo. Obuwie. Cukiernia. Matio, gonimy się. Potańcówka. Człowieku, nóg nie czuję. Przyzwyczaisz się. Nawet samochodem to daleko. Patrz, tu grają w piłkę. Co? Piłkę grają. Pójdziemy? Cieszyłem się na tę Spartę jak mały chłopiec. Ale dziadek na łożu śmierci, co zrobisz? Złapię cię. Mam cię. Raz, dwa, trzy, gonisz ty. Już poświęćmy mu tę niedzielę. Pożegnamy się z dziadkiem i będziemy mieli czyste sumienie. W jego wieku już nikt nie życie. W końcu, co on z tego życia ma? Nic. Ale słuchajcie, płakać mu nie będziemy. Trzeba zabawnie, wesoło poprawić dziadkowi humor. Każdy ma swoich smutków dość, ale zabawy ma cholernie mało. Jestem za zabawą. Jak się już tu dowlekliśmy, niech to ma jakiś sens. Tylko nie pytajcie się pradziadka, kiedy umrze. To brzydko. Chłopcy, słyszeliście, babcie? O co mamy pytać? Ty go lepiej o nic nie pytaj. O nic nie pytajcie i chodźcie. Jezus Maria, co się stało? Nic, żeśmy im nie przywieźli. Ale głupio. Już się stało, mogłaś pamiętać. Mam myśleć o wszystkim? O czym ty pomyślałeś? O niczym. Dziadek akurat dużo myślał. Tak, dziadek myślał. Myślałem, ale to doceni dziadek, nie ty. Chodźcie w końcu. Przecież wieziemy mu radość. Idziemy. Zamykają, czy co? Dziwne. Mamo?
Babciu. Vojku. Táto. Vojku. Dziadku. To naprawdę dziwne. Przejdę górą. Ostrożnie. Będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Przecież nie będziemy tu stać jak idioci. Wujek coś buduje, albo co? Dom też zamknięty. Są w szpitalu. Czuję to. Pośpieszyli się. Możliwe. Gdzie indziej by byli? Ludanku, oni są pewnie w szpitalu. Goście do nas. Mamo, gdzie byłaś? Cię widziałam w szpitalu. Daj spokój. W szpitalu? Byłam w kościele. Wyszłam, ale odjechaliście. A gdzie tatuś? Nie mów mi o nim. Czemu? Gdzie jest? W lesie. Jak to w lesie? No w lesie. Jak w lesie? Czy on tam poszedł umrzeć? Wiadomo od zawsze, Francku. Co z ciała wychodzi, rozkosz przynosi. To jest błogość, dziadku. Kurde, dziadku. Co? Jesz z ciebie kawał chłopa? Bywało, Francku. A teraz ani do śliwek nie pociągnę. Wymyślasz. Nie wymyślam. W zeszłym roku też tak gadałeś. Ja to czuję. To musisz walczyć. Przecież walczę. Gdybym nie walczył, byłbym w kościele albo w łóżku, a nie tu z tobą. To dobrze. Mocno trzaśnij. Po co w lesie? Psy ogląda. Jest z Franckiem Pertlików. On ciągle myśli, że jest leśniczym. Marzo, otwórz. To dziadkowi nic nie jest? Jak w zeszłym roku. Uciekł mi z łóżka. I nawet kozy nie dopilnuje. Już otwarte. Pisałaś nam. Wiem, co pisałam. Gorsze jest, co wam dam jeść. Nie spodziewałam się was. Nie jesteśmy głodni. Jak to nie spodziewałaś się? Przez rok was nie było. Co innego, jak piszesz, że tatuś umrze. W zeszłym roku też przyjechaliśmy, nie? Chodźcie, chłopcy. Już się stało, chodźcie. Poczekajcie, tu posprzątam. Po co? Czekaj, pomogę ci. Nie trzeba. Zawsze robię wszystko sama. Na dziadka nie ma co liczyć. Nawet kozy nie upilnuje. On ani do tych śliwek nie dociągnie. Nikt nam nie machał? Machał. Machał, nie machał. Pradziadek zdrów jak rybka. Tego jeszcze nie wiadomo. Rybka, nie rybka. Jedziemy tu jak wariaci, żeby mu było miło, a on lata po lesie. Ruszcie się trochę, bo nigdy nie damy tego do kupy. Jamniki na prawo. Na prawo! Wasermanie, co ty masz? Jamnika, nie? Pertliku, nie trąb tak, tylko jedź. Dawidzie? Mam tego dość. Czekaj, zatrzaśnij. Witaj, Tondo. Cześć, Wacławie. No chodź. Dziadku, idziemy. Francku, to mi się podoba. To lubię. W zeszłym roku chociaż leżał w łóżku. To nie są cegły. Wiem, cegły są czerwone. Żeby się wam nie dłużyło, skosztujcie. Powinny być słodkie. Weź od babci.
Kwaskowe. Nie kwaśne, tylko kwaskowe. Ale cytryna. To są ludzie. Nawet nie podziękują. Co za świat. Jedziemy do domu. Co roku dziadek nie będzie nas robił w konia. Jak co roku? Z powodu dziadka jesteśmy tu dopiero drugi raz. I pierwszy raz wszyscy. Patrz, prawdziwa koza. To ta, której dziadek nie upilnował. Kozy bodą. Kusko? Zakład, że nie pogłaszczasz? Pogłaszczę. Nie pogłaszczasz. A właśnie, że tak. Tak. Możecie przyjść, goście. Goście, możecie wejść. Tak, pójdę, goście. Chodźcie, goście. Tato, spróbuj też. Daj mi spokój. Widzicie go. My się cieszymy, że jesteśmy na wsi, a on warczy. A co było w zeszłym roku? Za to dziadek się naśmiał. Żebyście go widzieli, jak skręciłem nogę. Co ty gadasz? Biedny tatuś wcale się nie śmiał. Jak możesz tak mówić? Ryczał ze śmiechu. Do śmierci tego nie zapomnę. Wymyślasz. Mamo! Co robicie w tej obórce? Na co patrzysz? Co tu robicie? Chodźcie, goście. Chcesz, żeby ci wybiła oko? Wiesz, co ci się mogło stać? Nic ci nie jest? Marzena, chcę do kuchni, ale już. Wiesz, co mu się mogło stać? Tylko was spuścić z oka. Nie bodnęła mnie w oko. Nic nie mów. Prażanie. Mogliby cię zamordować. Okropne. Chodź, kozo. Wyczyść otrawę. Co wy wyrabiacie, chłopcy? Chodź tu, dam ci czapkę. Babcia będzie się gniewać. Daj babci buzi i jedziemy do domu. Nie możemy teraz jechać do domu. Czuję w kościach, że to się źle skończy. Co tak stoicie? Już sprzątnięte. Idź. Wchodźcie dalej. Chodźcie, wsiadajcie. Dzień dobry. Wsiadajcie. Siadaj, Kaduś. Postoję. Ale usiądź. Jestem w swoim domu, a wy jesteście goście. Siadaj, Homolko. Nie chcę. Kaduś, ty usiądź. Mam młode nogi, postoję. Ty siadaj. Proszę cię. Tu masz, siadaj. Nasiedziałem się w aucie. I tak zaraz jedziemy. Gdzie jedziecie? Rok tu nie byłeś, a już chcesz jechać? Chodź. Siadaj tu. Tak, dobrze. A tyle trzeba prosić. Mamo, siadaj. Niech siada Hedusz i chłopcy. Usiądę, ale spokojnie mogę stać. Siadaj. Tylko na chwilkę. Tu jest jeszcze stołeczek. Usiądź. Tato, siadaj. Niech siądą chłopcy. Nasiedziałem się. Nam się nie chce. Chodźcie, chłopcy. Pięknie. Widzisz, wojaku? Opowiadajcie. Chłopcy, zdejmijcie czapki. No właśnie. Duże chłopaki, a w domu czapki noszą. Tak, tak. Opowiadajcie. Ludanku, zamknij drzwi. Po co? Chodź do środka i zamknij. Denerwuje mnie to. Mówcie, co nowego? Ty opowiadaj, mamo. Co ja? Ja nic nie wiem. Jesteście z Pragi, to mówcie. Tak, z Pragi. Powiedz raczej, co z tatą? Z tatą, biedakiem. To dziwne. Ty wiesz, że on nawet tej kozy nie upilnuje? Dokąd, Homolko? Zapalić. Nigdzie nie chodź i mów. Zostań, przecież rozmawiamy. Idziesz zapalić, kiedy sobie gadamy? Palenie nie uciekł, powiadaj. Jak noga?
Věříš mi, Homolko? Od tamtej pory tata se tyle nešměl. Mami, prosím vás. Mamo, prosím tě. Věře. Pověz to Mařeně. No, šměl se. Mamo, daj spokoj. Bědak tata vcale se nešměl. Do dziś to vzpomíná. No, prosím. Celá mama. Co celá? Mówi, že tata se nešměl. Šměl. Máš tu svědků. Daj mi spokoj. Nic neporadze, Maško. Jak se šměl, to se šměl. Dla starého to skarb. Z čeho se šměl? Z mojego bólu. On się nie śmiał, on ryczał ze śmiechu jak szalony. Czy mój tatuś tak się śmieje? Wcale nie. Gdybyś widział, jak się śmiał, to nie robiłbyś tak. Tatuś najwyżej robi ha, ha, ha i koniec. Jak się śmieje tatuś? Widziałam tylko raz. Śmiał się od ucha do ucha. Tylko raz? Co możesz powiedzieć? Nigdy nie widziałem, żeby się śmiał. Ale tak, na pewno nie. Pokaż jeszcze raz. Śmiał się jak wariat. Cudownie. Aż gardło widziałem. Na pewno nie robił ho, ho, ho. Chyba głupi jestem. Widziałem nawet migdałki. Ty się tak śmiejesz, nie tata. Mogłem mu prawie zajrzeć do żołądka. Przestań już. Szanowni przyjaciele myśliwstwa i kynologii. Pociąg! Żeby tego dziadka... Nie wściekaj się tak, tato. Masz z nas najbliżej do trumny, a najwięcej skaczesz. Właśnie dlatego, że mam najbliżej, szkoda mi każdej zmarnowanej niedzieli. A ta jest cholernie zmarnowana. Mogłem być w teplicach, na Sparcie i Ludwa też. Chce mi się płakać jak dziecku, kiedy sobie przypomnę. W żadnych teplicach byś nie był. A gdzie? Na Karlsztejnie. Powinniśmy raczej na Konopiszty. Konopiszty. Do teplic. Jasne. Do teplic, ale nie naszym autem. Jak to nie naszym? Naszym. Jak to waszym? To też nasze auto, nie? Ja się na nie nachorowałem jak wół. A my? Nie robiłyśmy nic? Ja ręce po ziemi ciągnę. A ja całe dnie leżę? Co leżę? Cały dzień nic nie robię, tak? Chyba nie powiesz, że harujesz jak my. No chyba. Pierwsza wstaje, ostatnia się kładę. Gotować, cerować, prać. Zrobiłbym to na jednej nodze, lewej. To czemu nie robisz? To spróbuj prowadzić. Jedźcie sobie, gdzie chcecie. Kedusz może się nauczyć. Myślisz, że nie da rady? Tak, tak. Kedusz może się nauczyć. Zamilcz już. Tak się cieszyłam z tego auta, a teraz się kłócimy. Milcz. To ty milcz. Porozmawiajmy jeszcze. Z kim ma człowiek rozmawiać, jak nie z rodziną? A on nawet tej kozy nie upilnuje. Chodź. Ciągle gdzieś latacie. Siadajcie. Dokąd? Zgadnij. Usiądź. Mamo, chodź na dwór. Chociaż auto zobaczysz. Tych tu ludzie mają. Gdybyście wszyscy pracowali tu, w JZD, mielibyście auto od lat. Francek Pertlików też ma auto. A co miał? Gołą dupę. Petio, nie dłub w nosie. A co mam robić? Mamo, a co z Lojzą Maleczkiem? Umarł na meczu, wiesz? I też miał auto. Teraz nim jeździ ta jego Ewa. To są dzisiaj kobiety. Nawet modlić się nie umieją. My się modlimy za pradziadka. Chcesz zobaczyć? Wiadomo, że chcę. To powiedz. Daj nam po koronie, a zobaczysz. Tak to jest, jak chcesz dziadkowi przed śmiercią zrobić przyjemność. Może i tak mu przyjemnie. Jemu tak, ale nam?
Ja ze swojej przyjemności zrezygnowałem. Mogłem jechać na Spartę do Teplicy, a ty ze mną. Akurat raczej na Karlsztejn albo Konopiszcie. To po co mamy to auto? Aniele stróży mój, przy pradziadku zawsze stój, chroń go we dnie, wieczór w nocy, bądź mu zawsze ku pomocy, strzeż ciała i ducha jego, aniele stróżu mój. Co robicie z tymi koronami? Jeszcze raz, to było tak za pół korony. Wiesz co, gdyby ktoś na nas patrzył, miałby piękny ubaw, żeby tego dziadka cholera wzięła. Przy mnie zawsze stój, przy pradziadku zawsze stój, chroń go we dnie, wieczór w nocy, aniele stróży mój. Tak, aniele stróżu pradziadka, nie? Aniele stróżu pradziadka. Teraz dobrze. Potrzebuję jak powietrza. Dzisiejsze zawody uważam za otwarte. Wiwat myśliwska kynologia. Pięknie, chłopcy, tylko końcówka mogła być lepsza, nie? Dawidzie? Ostrzegam cię, mam już dość. Franto? Witaj, Franciszku. Nazdar, Franciszku, nazdar. Witaj, Toniku. Ty jeszcze żyjesz? Tylko do śliwek. Tak mówiłeś rok temu. Butelkowego nie mieli? Nie, a bańka do zwrotu. Wziąłem 3/4 kilo salami. Dobrze, damy też tacie biedakowi. Ty ciągle z tym biedakiem? Daj, poprawię sobie smak. Co robisz, kretynie? Ale z ciebie łamaga. Mam to wszędzie. Nie moja wina, też jestem mokry. Będę śmierdział jak beczka piwa. Musiałeś od razu pić? Musiałem poprawić smak. To sobie poprawiłeś. Jak ty wyglądasz? Tyłek też mokry. Trzeba to sprać. Wracamy. Do dziadka w ogóle nie dojedziemy. Dondo, musisz robić coś konkretnego. Kto nie pracuje, nie śpiewa. Śpiewać też mi się nie chce, bo się ciągasz z tą kozą. 2000 bażantów. Na tej powierzchni niemożliwe, to bajki. Ja tam nie byłem. Tyle bażantów nie widziałeś. Których bażantów jeszcze nie widziałem. Na zdrowie, Frantiku. Chciałbym widzieć te 2000 bażantów. Zdrowi jesteśmy, tylko tobie brakuje radości życia. Sięgam, a tam w mordę cegła. Jeszcze na obiad się wprosili. Wiesz co? Nie wiem, ale ja wiem. Dzień dobry, inżynierze. Dzień dobry. Ty też tutaj, dziadku? Tak. Musisz mi tu dziś powiedzieć, że życie jest piękne. To nie wiesz, gdzie kibel? Nie. Tam, ten domek, gdzie ja byłem. Ten? No leć, leć. Matio, chodź. Tego jeszcze nie widziałeś. Co? Chodź tu, zdziwisz się. Wyschło trochę? Chyba śmierdzi. Jeszcze jak? Aż tu czuję, pokaż. Płótno zaśmiardło. Siedzę tu rozebrany, dziadek idzie z lasu i mówi, że wyglądam jak orangutan. Mama siedziała obok. Nie byliśmy jeszcze małżeństwem.
A od tej pory ciągle coś było nie tak. Przedtem byłem bez wad, a potem... Jeszcze śmierdzi. Ale dobrze schodzi. Masz, osłuć sobie życie. Nie chcę, nie pomoże. Potrzebowałabym całe tony. Weź ty. Ja mam, dam młodej. Dziękuję. Jak Jenik? Jenik będzie się żenił. Musiałem się golić, dopóki za mnie nie wyszła. Potem oczywiście to olałem. Ale musiałem robić inne głupoty. Ty się golisz do dziś. Tak, ale tępą żyletką. Ancia Klapołków z Lochoty. Nie znasz jej? Nie. Nie ma jeszcze 50 i ładna. To jeszcze szczeniak. Szczeniak? No, młódka. Tak, młódka. Dziś Janik jest u nich na obiedzie. Dlatego nie gotuję. Mamo, nie przepraszaj ciągle, bo mi tak głupio. Ale tej Anci się boję. Czemu? Że Janika zajeździ. Ona jest taka zmysłowa. Tak? Już teraz z niego spodnie spadają. Ale właśnie tego Janik potrzebował. Daj spokój. To żaden miód z kimś takim. Pamiętam, jak mnie mój ganiał. Dziadek? Tak, dziadek. To był knur. Tatuś? O Jezu, co się tak dziwisz? No dziwię. Nie powiedziałabym. Nie wygląda. Można się pomylić. Naprawdę? Że aż jej. Co tak patrzysz? Patrzę. A dziś? Ani tej kozy nie dopilnuję. Pani inżynier zaspała? Siostra już była? Rano, na otwarciu z psem. Kurczę, byliście punktualni. Tak. To już czwarta. Już mi wystarczy. Nie starczy. Jeszcze nie powiedziałeś, że życie jest piękne. Chłopcy! To wszystko zrobiłaś ty z pradziadkiem? A co? Tę kubkę. Wujek Jenik też. Dziękuję. Tu będzie łazienka i spłukiwany kibelek dla panny młodej. Jakiej panny młodej? Jenikowej. Będą tu mieszkać. A wiesz, to młodzi ludzie. Wszędzie chcą wodę. Może byś Jenikowi pomógł z tą budową? To byś pomógł nam wszystkim. Może byś Janikowi z tym kiblem pomógł. Chłopcy, dogadajcie się. Tata już nie da rady. Franto, idziemy. Powiem ci coś. Mów, ale jeszcze po jednej. Franto, idziesz? Czekaj. Mów. Franciszku, mówię ci, życie jest piękne, ale gówno warte. Ja idę. Przyjdę później. On przyjdzie później. Nie skończymy, dopóki nie powiesz, że życie jest piękne i kropka. Jesteśmy kwita. Nie, czekaj. Co jest, chłopcy? Najpierw jeden, potem drugi. Siusiu czy kupa? Ja chcę czapkę. Ja chcę czapkę. Gdzie masz czapkę? A ty, Matio? Nie denerwujcie mnie. Już mam dość na dzisiaj. Jak mi ją tam wrzucił, to niech wyjmie. On mi też wrzucił. Ja nie wrzuciłem. Ja go walnąłem, a ona sama wpadła. Popatrz. Co? Chodź, popatrz. Co znowu? Spójrz do dziury. Jak się tam dostały? Jak? Chłopcy. Petio, Matio, co zrobiliście? To są głupole. Co zrobili, głupki? Co jest? Popatrz. Co za poziom.
Mami, prosím vás, spuste mi nejakú motyku. Mamo, daj mi jakąś motykę. Chcem jakú motyčku. Nepýtaj po co, tylko daj. Proszę motykę. Tak się kończy, jak chcesz komuś zrobić przyjemność. Ty i tak nikomu przyjemności nie zrobisz. Chciałem dziadkowi zrobić przyjemność. Wszyscy chcieli. Dziadek nas pięknie wyrolował, to fakt. Jak wyrolował? Jestem szczęśliwa, że wyzdrowiał. Ale śmierdzi, chodźcie stąd. Kiedy maszerowaliśmy, wszystkie panny płakały. 35-latki, chłopcy jak kwiat. Nasi jako kwiat, a gdyśmy maszerowali, wszyscy chodni płakali. Witaj, inżynierze. Szczęść Boże. Dziadku, myśmy się już dziś witali. Ale ty się witałeś z dziadkiem z kozą, a ten już nie istnieje. Co za pomysły? Przydałoby się wam porządne lanie. Daj mu spokój, zostaw go. Mam go zostawić? Przecież to też twój obowiązek. Powinniśmy wrócić do domu. Dałbym ci od razu klapsa. Czy czapki się wrzuca do kibla? Jak jeszcze coś zrobicie, nie ręczę za siebie. Wiesz, dzięki komu to wszystko? Dzięki Franciszkowi. Chodź, ucałuję cię. Pana też, inżynierze? Nie, dziękuję. Co, inżynierze, myślisz, że jestem ten tego? Nie muszę mieć wszystkiego, co widzę. Jestem chłop do cholery, oczywiście. To jest najlepszy chłop w powiecie. A to najlepszy pies w powiecie, a ja dostanę jej szczeniaka. Marzo, nie dam rady. Marzo. Co? Nie dam rady. Pokaż. Daj mi motykę. Potrzymaj torbę. Cholerne dzieci. Gówniana robota. Nie wyjmę ich. Pokaż. Daj tę torbę. Chłopcy, doigracie się. Z takim gównem się nie da. Trzeba grabie czy coś. Najpierw oddaj motykę, homolko. Ale ty jesteś złośnik. Nawet tata taki nie był. Ja bym go wrzucił za tą motyką. Wiesz, jakie jest życie, inżynierze? Życie jest piękne i kropka. Poczekaj z tą kołysanką, przecież idzie na lisa. Trzeba coś bojowego. Kiedy maszerowaliśmy, wszystkie panny płakały. 35-latki, chłopcy jak kwiat. Trzydzatnicy, osi jako kwiat. A pietacincatnicy, osi jako kwiat. Nieś czapkę w ręce. Nie wkładaj na głowę, jest mokra. Idziemy. Pozdrowienika, dobrze? Pozdrowienia dla wujka. Przekażę. Pojedźcie do lasu, do dziadka. Jemu tam nie do śpiewu. Jedziemy tam. Przyjechaliśmy po to, żeby go rozerwać, biedaka. No tak. 35-latki, wracajcie. Kiedy maszerowaliśmy, wszystkie panny płakały. Teraz, Francek. Francek, ty jesteś mój chłopak. Nie rozpraszaj go teraz. Bierz kota. Hop tam. Tam jest. Chodź tu. Iskra, wracaj. Musisz walczyć. Przecież walczy. Patrz tondo. Iskra, chodź tu. Chodź tu, mówię. Potem powiadam.
Nie wygłupiaj się. Nie pojadę dalej, dopóki się kłócicie. Ludwo, co ty robisz? Mnie się tu podoba. Ludanku, nie mogę milczeć, jak się o moim tacie mówi bez szacunku. 35-latki. Czekaj, Tondo. Teraz musimy się skupić. Racja. Ita, weźmiesz sobie tego kota. Chłopaki, cię liska chytruska, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. No, choć to trwało. Ale to trwało. Lis gotowy. Numer 21. Jak terier Itia z Dubne. Treser Franciszek i Waniczek. Powodzenia. Teraz im pokażemy. Franciszku, to lubię. Pokaż im, co jeszcze potrafimy. To jest to. Tondo, patrz. Gotowi? Teraz. Bierz kota, bierz. Pięknie idzie, co? Trzyma go. Otworzyć. Wybornie, Franciszku. Świetnie, Franciszku. Wybornie, wyjątkowo. Jak terier Itia z Dubne. Jak terier Itia z Dubne. Właścicieli treser Franciszek Waniczek. W norowaniu za lisem dostała ocenę celującą. W czasie 2 minuty 35 straciła lisa, co jest świetnym wynikiem i zasługuje na pochwałę. Gratuluję. Wiwat łowy. Wiwat. Franciszku, będzie szczeniak. Nigdy nie piłem na krechę. Teraz to zrobię. To zrób. Dziadku, co? Przecież chciałeś umrzeć. A gówno. Nie leż w tym ubraniu, wstań. Zniszczysz sobie. Chłopcy, chodźcie, wiewiórka. Macku, wiewiórka. Nigdzie nie idziecie. Aby im na nic nie pozwoliła. Czemu chłopcy nie mogą zobaczyć wiewiórki? Dlaczego ich nie puścisz? Oni też chcą coś zobaczyć. Chłopcy, pójdziemy na groble. Pokażę wam, gdzie się topiłam, jak byłam mała. Gdzie ty się topiłaś? Chodźcie, chłopcy, pokażę wam. Zawsze mówiłaś, że się topiłaś w stawie, koło Szimelic. A teraz tutaj? Odwal się. Nie zaczynajcie znowu. Ludwa ma rację. Czemu nie możemy sobie zrobić takiej fajnej, wesołej wycieczki? Chodź, babciu. To jest bardzo wesoła wycieczka. Nie możemy zrobić wesołej wycieczki. Nie mów tak. Dlaczego nie? Dlaczego? Bo tatuś biedak zasłużył chyba na trochę smutku. Nie wiem czemu, kiedy nic mu nie jest. On sobie zasłużył. Chodź, babciu, nabić i strzelić. To, żeście mnie wkurzyli. Wiesz co? Jak już komuś napiszę, że umrę, to się chociaż położę do łóżka i nie ruszę. Tak z grzeczności.
Ty będziesz przed śmiercią uciekał jak zając. Inni też. Myślisz, że co tata robi? Ucieka przed śmiercią. Bierz kota. Zdeńku, on tam nie pójdzie. Musiałbyś tam kaszanką przeciągnąć. Panie Panieczek, nie dogadujcie każdemu. Tobie nic nie mówię, ty jesteś dobry, ale psa masz do kitu. Wtedy chłopaki mnie gonili. Dwaj. Ja, żeby uciec, bo jeden zabiegł mi drogę, biegłam do stawidła. Zrobiłaś głupio, babciu. Ja bym uciekał tam. Tam nie, ja bym uciekał tam. Że tam, to wiem teraz. Ale wtedy byłam mała, a chłopaki więksi niż ja. Z tej strony Tomasz, tu Pepik, a ja hop. I już byłam tu. Jezu, chłopcy, wracajcie, ale już. Z powrotem na groble. Ale chłopaki do mnie przypłynęli. Jakby teraz po belkach. To oni przypłynęli zaglądać mi pod sukienkę. Wstydziłam się, więc zebrałam sukienkę w garść. I tak się wstydziłam, że bęc i już byłam w wodzie. Topiłeś się kiedyś? Nigdy w życiu. Ale mama to taki tonący typ. Dlaczego mama? Umiesz sobie wyobrazić, jak pływa? Ja nie. Rzeczywiście. Ja też nie. Ale jak idzie na dno, to widzę dobrze. Jeszcze mnie przejedź. Zatrąb. Co? Bo jeszcze godzinę tam będzie wspominać. Mamo? Trafiony! Trafiony! Kozie bobki trafiają! Trafiony! Czym rzucacie? Trafiony! Chłopcy, gdzie babcia? Patrzy, gdzie się topiła. Tato! Chodź tu. Słyszysz? Co to za kobieta? Myśli, że pójdę patrzeć, gdzie ona się topiła 50 lat temu. Tato! Zobaczysz, zawoła nas wszystkich. Ludanku! A nie mówiłem? Chodź tu. Hedusz, ciebie też. Założysz się? Tato! Ludanku! Tato! Mnie nie zawoła.
okropna baba. Dopóki cię nie zawoła, nie idziemy. Heluś? Babciu, Matia zgubił czapkę. Jezus Maria. Znajdziemy ją. Musi gdzieś tu być. Przecież tu biegali. Tu jest. Dobrze, że się znalazła. Leć podziękować babci. Nie wiem, co wy ciągle macie z tymi czapkami. Gdzie byłaś? Wołałem cię. Gdzie byłam? Gdzie wy byliście? Wołałam was. My też wołaliśmy. Tak, słyszałam. Pięknie. Mało brakowało, a znowu bym się topiła. Co ty masz ciągle z tym topieniem? Ty się nigdy nie topiłeś, to nie wiesz, jak to jest. Chętnie bym zobaczyła, jak idziesz po tych balach. Przejdę po nich tyle razy, ile tylko chcesz. Każdy by przeszedł. No i co? Tam też przebiegłam, ale z powrotem? To nic takiego. No nic. Pokaż dziadku, ja też. To nic trudnego. Chodź tu. Puść mnie na chwilkę. Chodź, zmieścisz się. Uważaj. Nic z tego, chłopcy. Nie wejdziecie. Tu mogą tylko dorośli. Babcia tam była. Jak była taka mała jak my. Jak to się skończyło, mogłam się utopić. Jak chcecie się utopić, idźcie. Tam chyba jest łódka. Chłopcy, szybko z powrotem. Ratunku! Cholerna głupia babo, ratunku! Chłopcy, uciekać! Słyszałeś? Proszę cię, wyjdź stamtąd. Widzieliście kiedyś coś takiego? Zostaw mnie. Dobra, na rany Chrystusa. O Jezu, poczekaj. Kapelusz. Po 90 też się będzie topić. I ta jest tylko jedna. Lasztówko, skończysz jak pertlik. Dobra, dobra. Daliśmy ciała. Pan jestem dobry, tylko psa mam do kitu. No chodź. Skąd pomysł, żeby wchodzić na belki? Nie wyrzymaj, zrobi się szmata. To coś z tym zrób, przecież to twoja wina. Musiałeś leźć na te bale? Nie wchodź tam, jesteś cały mokry. Mam tam papierosy, muszę zapalić. Cholera, nie mam zapałek. Musiałeś zatrzymać właśnie tu, gdzie ona się topiła? Zatrzymałem tam, gdzie się kłóciliście. Kłóciliśmy się już milion razy, a nie zatrzymywałeś. A teraz zatrzymałeś właśnie tu. Skąd ja wezmę ogień? Przedtem nie mogłem zatrzymać, bo nie mieliśmy auta. To ci się udało. Na twoim miejscu bym się nie odzywał. To ty mnie wrzuciłaś. Oczywiście, wrzuciłam was wszystkich. Okulary zgubiłam, kapelusz zniszczony. A mój kapelusz widzisz? Jezus Maria. Sama jesteś sobie winna. Może powiecie, że wszystkich utopiłam. Odwal się, babciu. Skąd wziąć ogień? Ty się miotałaś, aż wszystkich zrzuciłaś. To moja wina? To mam za to, że z wami jechałam do dziadka, który mnie gówno obchodzi. Wszystkich gówno obchodzi.
Teraz tam pojedziemy, a ja go na miejscu odstrzelę, symulanta jednego. Zasługuję na to. Nie bluźnij. Biedny tatuś jest tak samo szczęśliwy na świecie jak ty. Teraz jestem najszczęśliwszy na świecie. Kto nie byłby szczęśliwy? Przecież życie jest piękne. Zapytaj biedaka tatusia, on ci powie. Dziękuję. Przyprawić. Przygotować się. Pozor. Uwaga. Teraz. Bierz kota. Tam jest. Dobry, bierz kota. Cholera, właś tam. Masz tam kota. Dalej nie chodźcie. To jest to. Ja też. Nie walnij mnie w zęby. Poddaję się. Będę opowiadać bajki. Jest super. Ale pięknie. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Chłopaki, pożyczcie mi tę belkę. Widzisz? Motylek. To paść królowej. Wersja polska na zlecenie Alekino Masterfilm. Tekst Anna Siwecka, czytał Piotr Borowiec.